Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Lekcja czwarta. Zbawienie jedynym rozwiązaniem. Podsumowanie. Obecnie w krótkich słowach podsumujemy całą lekcję zatytułowaną Zbawienie jedynym rozwiązaniem. Tekst pamięciowy, jeden z najpiękniejszych wersetów Pisma Świętego, mówiącej o wielkiej miłości Bożej i wielkiej ofierze danej nam przez Boga. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Jednym z największych wyzwań stojących przed nami, przed ludźmi, jest uwierzenie w Bożą miłość, że Bóg jest miłością, że Bóg umiłował świat. Wiele osób zarzuca Bogu wiele rzeczy, takich nieprzyjemnych, nieładnych, wręcz arogancko odnosząc się do Boga. Lecz kiedy patrzymy przez pryzmat Słowa Bożego, przez pryzmat tego, co Bóg czyni dla zbawienia człowieka, widzimy wielką miłość Boga. Jest to fundamentem naszej wiary w Boga. Bóg miłuje świat. Bóg miłuje ciebie. Bóg miłuje mnie. Bóg nie ma względu na osoby. I Bóg chce ciebie, mnie, wszystkich ludzi zbawić. Bez względu na różne okoliczności. Bez względu na skalę grzechu, na pochodzenie i wiele, wiele różnych okoliczności. Bóg daje swojego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Syn Boży jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. My, jako ludzie, nie do końca jeszcze rozumiemy skalę problemu grzech, do którego jesteśmy wręcz przyzwyczajeni. Z punktu widzenia Bożego, gdybyśmy chociaż przez chwilę się zastanowili, kim jest Bóg, jak wielką potęgą, jak wielką światłością, jak niezgłębioną osobowością, jaką świętością jest nieprzenikniony, patrząc na całe dzieło Boga, materialne, które Bóg stworzył, cały wszechświat, miliardy lat świetlnych, zapełnione galaktykami, zapełnione różnego rodzaju systemami astronomicznymi, które nawet są niewyobrażalne dla nas. Ten gigantyczny makrokosmos i następnie ten mikrokosmos, w którym my żyjemy, Ziemia, człowiek, łańcuch DNA i komórka świadczą o niewyobrażalnej istocie, którą jest Bóg. I Bóg w całkiem inny sposób patrzy na grzech. Grzech jest buntem przeciwko niemu. Człowiek, który się buntuje przeciwko Bogu, no jest traktowany z wielką surowością. Problem grzechu rozpoczął się z chwilą upadku Adama i Ewy w Edenie. Posłuchali najgorszą istotę we wszechświecie. Nie słuchali najlepszą, najbardziej dobrą, pełną miłości istotę, którą jest Bóg, ale posłuchali przeciwieństwo najgorszego, byśmy powiedzieli, bandytę. Najgorszą istotę w całym wszechświecie. Gorszej nie możemy sobie wyobrazić. Posłuchali tą istotę, przeszli na jego stronę. Kiedy się zorientowali, nie było drogi powrotu.
droga powrotu była zamknięta. Bóg wypędził ich z raju i na drodze powrotnej postawił anioła z mieczem wirującym. Grzech jest czymś niewyobrażalnym. Lecz możemy być niesamowicie wdzięczni Bogu, że od razu przygotował rozwiązanie. To rozwiązanie było już przygotowane. Bóg nie wymyślił na poczekaniu czegoś, ale to było tak zwane koło ratunkowe, szalupa ratunkowa dla ludzkości, że mogą się oni uratować. Jest to tak zwane, nazywamy to planem zbawienia, którego celem jest rozwiązanie problemu grzechu. To jest plan Boży. Nie jest to plan ludzki. I tu my tej od samego początku istnienia ludzkości toczy się walka między dobrem a złem. Pan Bóg daje człowiekowi swoje lekarstwo na grzech, swoje rozwiązanie. Szatan daje swoje rozwiązanie. Fałszywe rozwiązanie. Jeżeli my będziemy słuchali rozwiązania szatana, który nam podsyła, mówiąc, że to jest Boże rozwiązanie, w różny sposób zwodząc, to skutkiem tego będzie, że nie zaskutkuje to rozwiązanie. Lecz my, jeżeli będziemy słuchali Bożego rozwiązania, Bożej instrukcji, to ta instrukcja, jeżeli będziemy posłuszni Bogu, posłuszni Bożej instrukcji, to nie dosyć, że uznamy, że Bóg jest prawdomówny, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą, to otrzymamy życie wieczne. Już na samym początku, jak wspomniałem, ludzie rozdzielili się. Jedna grupa ludzi składała ofiary pojednawcze, ofiary, które Bóg nakazał składać, aby one przygotowywały ludzi do przyjścia doskonałej ofiary, którą był Baranek Boży. Abel złożył właśnie taką ofiarę zgodnie z Bożą instrukcją. Wziął baranka i baranka złożył na ofiarę. I ta ofiara została przyjęta przez Boga. A szatan podsunął myśl Kainowi, że nie zabijaj tego baranka. Nie wiem, jakie myśli mu podsuwał. Może, że to nie jest humanitarne, szkoda baranka, może jakieś inne jest. Złożył płody rolne. Jakieś chleby może, jakieś owoce. I ta ofiara została nieprzyjęta. I do dnia dzisiejszego zawsze są dwie grupy ludzi. Grupy ludzi, którzy słuchają Boga, Jego instrukcji i ludzi, którzy wymyślają swoje własne instrukcje. Ta druga grupa ludzi prześladuje, wręcz zabija tych, którzy służą Bogu prawdziwie. No cóż, służą szatanowi. A szatan nawet podsuwa tej grupie ludzi taką myśl, że jeżeli zabijesz go, to służysz Bogu. To jest, Bogu się podoba ten uczynek, to zabicie tego człowieka. O tym sam Jezus już wspominał. Tak więc Bóg w swojej miłosierdziu, w swojej wielkiej opatrzności, mimo że człowiek zgrzeszył, przygotował dla niego ratunek. Wiedział, że jest to, poddał się człowiek działaniu szatana, gdyby wiedział, jakie będą skutki, może inaczej by zareagował, ale człowiek ma wolną wolę, może robić, co chce. Przygotował Bóg wspaniałe rozwiązanie. Dla nas może wydawać się to bardzo drastyczne, ale drastyczność tego rozwiązania świadczy o tym, jak ohydny jest grzech w oczach Bożych. Jak wielki problem powstał. Tak wielki, że człowiek nie jest w stanie rozwiązać go. Ile tysięcy lat istnieje
ludzkość? Czy ludzkość rozwiązała problem grzechu? Nie rozwiązała. Zamiast tego grzech jeszcze bardziej się rozwija. Niesamowicie. Tak więc Bóg dał wspaniałe rozwiązanie, że ktoś umrze na krzyżu Golgoty. Złoży doskonałą ofiarę. Wspaniały baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Każdy, kto weń wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. Wystarczy uwierzyć. Uwierzyć. Tak więc mamy tutaj trzy stopnie. Trzy stopnie naszego chrześcijańskiego działania. Usprawiedliwienie. Wierząc w Baranka Bożego, składając na Niego swoje grzechy, prosząc, aby tą drogocenną krwią, abyśmy byli obmyci z tych grzechów, Bóg przyjmuje na nas nasz akt skruchy, nasz akt wiary w Jego Syna i oczyszcza nas ze wszelkiej nieprawości. Przed Bogiem stoimy w czystych, białych szatach. Bóg przyjmuje nas, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Przyjmuje nas jako czystą istotę. I teraz jest zadanie dla nas. Żyj prawym życiem przed Bogiem. Poznaj Boże prawo, zaakceptuj je, studiuj życie Jezusa Chrystusa, studiuj życie proroków, mężów Bożych, posłańców Bożych, ucz się od nich. Niech życie Twoje będzie doskonałe przed Bogiem. Staraj się żyć dobrym życiem. Jeżeli upadniesz, proś Boga o pomoc, oczyszczaj się i wstawaj i dalej kontynuuj. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. I uwielbiaj Boga. Miej tę pewność zmartwychwstania i życia wiecznego, że trud Twój nie jest daremny, że przed Tobą jest wspaniała przyszłość. Bóg zaprasza Cię do swojego domu. Chce na nowo nawiązać relacje, jakie były w Edenie, kiedy Bóg przechadzał się po Edenie i przebywał z ludźmi razem. Tak więc nic tak głęboko nie dotyka naszej duszy, jak zdanie sobie sprawy z przebaczającej miłości Chrystusa. Gdy rozmyślamy nad tą niezgłębioną Bożą miłością, która została objawiona w krzyżu Golgoty, zdobywamy bardzo silną motywację do uświęconego życia. Widzimy dobroć Bożą, miłość Bożą. Widzimy obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Widzimy tą ścieżkę, którą wytyczył nam Jezus Chrystus, po której wiele przed nami przeszło i dało dowód temu, że można żyć zgodnie ze Słowem Bożym, że można naśladować Jezusa Chrystusa, iść za Nim. To jest jedynym celem naszego życia. Naśladować Jezusa Chrystusa. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że szatan nas nie pozostawi z boku. On będzie podsuwał nam ciągle różne rozwiązania. Jest tragedią tego, że ludzie szukają zbawienia w kimś innym, w czymś innym. Nie szukają zbawienia w krwi Chrystusa, w Jego nauce. Szukają zbawienia w krwi człowieka, w jego nauce, rozważając ludzkie cuda, a nie cuda Jezusa Chrystusa. To jest tragedia. I szatan cieszy się, kiedy twój wzrok jest odwrócony od Jezusa. Kiedy patrzysz na innych ludzi, i
ich rozmyślasz. Szukasz może w jakimś człowieku krwi, jakiejś mocy Bożej. W naukach ludzkich szukasz zbawienia. To jest tragedia. Poznaj Słowo Boże. Może wydaje ci się na początku Słowo Boże dosyć trudne. To przecież jest z natchnienia Bożego. To nie napisał jakiś półanalfabeta. To jest najmądrzejsza istota we wszechświecie. Dała natchnienie, aby ludzie to spisali. To jest naprawdę wspaniała księga. Można ją całe życie, całą wieczność studiować i człowiekowi nigdy dosyć nie będzie. Zobaczy całe piękno Boga, całe piękno dobroci Bożej, miłości Bożej, ofiary Bożej. I to piękno będzie odzwierciedlało się w naszych sercach, w naszych charakterach. Bóg chce napisać swoje prawo na sercach naszych, nie na tablicach kamiennych, zimnych tablicach, ale Bóg mówi, że swoje prawa da do naszego wnętrza. Kiedy doświadczamy przebaczającej miłości naszego Ojca Niebieskiego, usuwa się z naszego serca lęk przed gniewem Bożym, przed przyszłością, co nas czeka, przed śmiercią, przed brakiem nadziei. Rozpoczynamy nowe życie. Nowe życie z wspaniałą istotą, którą jest Jezus. To, co w Słowie Bożym jest napisane, Ojciec i Syn przyjdą i zamieszkają w naszym sercu. Chrystus puka do naszego serca. Puk, puk. Jeżeli ktoś usłyszy, przeczytajmy z Apokalipsy na zakończenie ten wspaniały werset. Trzeci rozdział i werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on jest ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak więc miejmy uszy. Słuchajmy ten wspaniały głos Boży. Wspaniały głos Boży, który do nas przemawia. To Boże pukanie do naszego serca. Że Chrystus chce w nim zamieszkać i dać nam ten wieczny pokój i kiedyś w przyszłości, abyśmy byli zwycięzcami. Niech nam Pan Bóg w tym wszystkim błogosławi. Niech was wszystkich Pan Jezus błogosławi. Amen.